Rozmawiam z profesorem Andrzejem Gackowskim, kardiologiem. Panie profesorze, zbliża się święto zakochanych, czyli walentynki. Symbolem tego święta jest serce, a pan jest specjalistą od serca. Proszę nam powiedzieć, czy zakochanie ma jakiś wpływ na kondycję i na pracę naszego serca? Co prawda, zakochanie tak naprawdę odbywa się bardziej w mózgu niż w sercu, ale na serce na pewno emocje mają ogromny wpływ. Dobrze by było, żeby to były właśnie emocje pozytywne, takie, które zwalają te dobre hormony, hormony szczęścia, i one pobudzają nasze serce w takim pozytywnym aspekcie. Gorzej, jeżeli miłość jest nieszczęśliwa, wówczas również serce cierpi, bo jest poddane wielkiemu stresowi, ale zakładamy w Dniu Zakochanych, że wszyscy zakochani są szczęśliwi. I dla serca jest to na pewno bardzo korzystne. Emocje powodują, że serce przyspiesza, zaczyna bić żwawiej. Zwykle tętno przyspiesza powyżej 100, 110, czasami nawet więcej na minutę. Zwykle też podnosi się ciśnienie tętnicze, ale podobnie jak w przypadku wysiłku fizycznego, który powoduje doraźnie zwiększenie częstości rytmu serca, długofalowo takie pozytywne emocje powodują uspokojenie układu krążenia. Czyli w chwilach wzruszenia, w chwilach tych największych emocji, uczuć, serce bije mocniej, ale w długotrwałym okresie ono się uspokaja i dużo lepiej pracuje. Także jako kardiolog zdecydowanie zalecam, zakochujmy się w dniu świętego Walentego. Panie profesorze, a proszę nam jeszcze powiedzieć, czy długotrwały związek w jakiś sposób wpływa na nasze serce i nasz układ krążenia? Życie w długotrwałym, szczęśliwym związku zmniejsza stres przewlekły i powoduje pewną stabilizację i wpływa ochronnie na serce. Zmniejsza po prostu ryzyko zapadania na różne choroby układu krążenia. Pewien wykładowca, którego wykład utkwił mi w pamięci, zajmujący się statystyką w medycynie, powiedział kiedyś, że na podstawie jego badań pozostawanie w związku, szczęśliwym związku uczuciowym ogranicza ryzyko chorób układu krążenia w podobny sposób jak fakt rzucenia palenia. I powiedział pewien dowcip, mianowicie jeżeli w związku z tym masz problem, ponieważ twoja żona nakłania cię do palenia papierosów, to masz trudną do podjęcia decyzję rzucić papierosy czy rzucić żonę. Tak naprawdę oczywiście to nie jest żaden dylemat, którym my powinniśmy się przejmować. Musimy żyć w szczęśliwych związkach jak najdłużej, a jednocześnie nie palić papierosów, pilnować cholesterolu, ciśnienia i dbać o aktywność fizyczną i chronić swój układ krążenia w każdy możliwy sposób.